do 2015 roku Unia wyłożyła nam na inwestycje około 147 milionów, a miasto dołożyło z budżetu, z kieszeni mieszkańców 122 miliony. Czyli jest to około 45% całości inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej. Ja proponuję tutaj skończyć mówienie o tym, że Unia Europejska to jest taka dojna krowa i robieniem wszystkiego, na co tylko da pieniądze. Trzeba pomyśleć o tym, co Gruziądzanie mają w zamian. Bo ten dług, te 120 milionów, tak, te 217 milionów zaprojektowane w budżecie na koniec tego roku, te kolejne miliony, które będą dochodziły w kolejnych perspektywach finansowych, będą spłacać, będziemy spłacać nie tylko my, ale kolejne pokolenia Grudziądza. Bo zadłużenie spłacane do 2027 roku będzie się obsuwać w czasie. I to nie trzeba być wróżką, żeby to przewidzieć, tylko racjonalnie spojrzeć na to, co się działo w latach poprzednich, bo wieloletnie prognozy finansowe są tworzone co roku, proszę Państwa. Także i co roku władze planują, że kiedyś spłacą to zadłużenie. Zastanówmy się, ilu mieszkańców skorzysta z mariny, dla ilu mieszkańców przyniesie wymierną korzyść przesadzanie drzewek za 6 milionów. Zastanówmy się i ocenimy to, tak jak pan skarbnik powiedział, jesienią przy urnie, bo wtedy można merytorycznie oceniać ich poczynania.